Maciej Brodziński, szkoleniu z Moksu Poznani. Do rozpoczęcia sezonu jeszcze troszeczkę czasu. Jak wygląda Moks po odejściu Nikoli Batury i Patrycji Klac? To można powiedzieć w tej chwili, że jesteśmy trzeci tydzień w treningu, w przygotowaniach. Zespół solidnie pracuje, plan można powiedzieć, że został w 100% zrealizowany, jeśli chodzi o to, co miało się dziać w przygotowaniach. Najbliższy weekend to dwumecz z Wisłą Kraków. Później mamy zaplanowany również dwumecz z drużyną z Płocka, także terminarz napięty, sporo się dzieje, ostro się przygotowujemy do sezonu. Dziewczyny naprawdę dużo energii wkładają w treningi, także jestem zadowolony na razie przynajmniej z tego, co się dzieje na parkiecie i na to, jak funkcjonujemy w układzie zespołowym. Wracając do mojego pytania, właśnie kto zastąpi Patrycję Klap, kto zastąpi Nikolę Baturę? Myślę, że są zawodniczki, które mogą tutaj przejąć rolę tych zawodniczek. Wiadomo, że Patrycja i Nikola były podstawowymi zawodniczkami w zeszłym sezonie, wnosiły bardzo dużo do naszej gry, ale są też młode zawodniczki, które będziemy chcieli uruchomić. Między innymi wróciła po to też Alicja Schlosser, nasza wychowanka, która będzie też pełniła tutaj funkcję zawodniczki, która będzie grała na pozycjach 3-4. Także na pewno mamy tutaj plan na to, w jaki sposób ma ten zespół funkcjonować i zrobimy wszystko, żeby jakość naszej gry była na wysokim poziomie. Wiem na koniec, że to nie jest za bardzo pytanie do końca do Ciebie. Czy jeszcze jakieś zmiany w zespole przed rozpoczęciem sezonu są możliwe, czy nie? Ciężko powiedzieć, jeszcze miesiąc można powiedzieć do pierwszej kolejki ligowej, także sporo się może wydarzyć. Wydaje mi się, że wszystko jest możliwe, choć na ten moment, przynajmniej w rozmowach z zarządem, wygląda to tak, że skład jest zamknięty. Raczej nikogo nie będziemy tutaj dokładać do naszej drużyny. Skoncentrować się chcę przede wszystkim na zawodniczkach, które w tej chwili są dostępne, które z nami trenują, które włożyły już sporo energii w dotychczasowe treningi. Także no zobaczymy. Na ten moment wydaje mi się, że nie, aczkolwiek wszystko jest możliwe, bo jeżeli pojawiłby się sponsor, pojawiłyby się dodatkowe pieniądze w budżecie, to niewykluczone, że ktoś jeszcze do nas dołączy.